Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Człowiek, który Boga się nie boi, z ludźmi się nie liczy. To jest bardzo ważna myśl. Ważna myśl, ten sędzia. On Boga się nie bał, a tym samym z ludźmi się nie liczył. Równocześnie ten, kto z ludźmi się nie liczy, Boga się nie boi. Boga się nie boi. Kobieta, która poprosiła sędziego, aby jej pomógł, postąpiła wbrew rozsądkowi. Postanowiła zainteresować rozwiązaniem swojego problemu człowieka, który z nikim się nie liczył. Sztuką jest zainteresowanie kogoś swoim kłopotem, kto pomoże. Prawda? Ważne jest to, żeby zainteresować swoim problemem człowieka, któremu rozwiązanie tego problemu może pomóc. Osoby, które mają osobiste, duże problemy, pomagają tym, co do których wydaje się, że są od nich wolni. Tak patrząc na ten obraz ewangeliczny, uświadamiam sobie, że ten sędzia potrzebował tej kobiety w większym stopniu, niż ona potrzebowała sędziego. Kobieta włączyła się w rozwiązanie swojego problemu. Włączyła w rozwiązanie problemu człowieka niegodziwego. Wziął ją w obronę. Może coś dobrego w tej sytuacji, w tym człowieku się przebudziło? Wdowa bała się Boga i z ludźmi się liczyła. Zobaczmy, z niej emanuje przede wszystkim ta bojaźń Boża i szacunek do człowieka. Miała ten szacunek również do sędziego, który z nią się nie liczył. To była jej siła, to była metoda na życie, to było niepoddawanie się zniechęceniu. Tam, gdzie człowiek boi się Boga, tam ma siłę przebicia do ludzi. Dlaczego zwyciężyła? Bo bojaźń Boga mobilizuje maksymalnie. Do maksymalnego zaangażowania się w to, co człowiek ma do zrobienia. A przede wszystkim uwalnia od lęku. Ona się jego nie bała. Jak jest w człowieku bojaźń Boża, tam nie ma lęku przed ludźmi. Warto to zapamiętać. Umiejętność proszenia jest zdolnością bycia pokornym. Ta kobieta jest nieustępliwą i taką powinna być nasza relacja z Bogiem i proszenie Go o cokolwiek. Kobieta jest w stanie wyrażać swoją prośbę po wiele razy. Ludzie pokorni wzruszają, oni są przekonywujący. Oni wyzwalają w innych takie, może nawet nieuświadamiane pokłady dobra. Moje zaangażowanie, mój autentyzm, pasja zdążenia do tego, co słuszne, nie może nie mieć pozytywnego wpływu na innych. To, jakim jestem, prędzej czy później, odbije się na tych, z którymi częściej przebywam.
omijanie trudności może nas pozbawiać zwycięstwa. One są bowiem częścią składową drogi, która przeznaczona jest dla nas. Nie można omijać sytuacji trudnych. Oczywiście nie w sposób naiwny i taki beztroski narażać się na to, co jest jakby z góry przegraną, ale też kierować się w swoim życiu zaufaniem Panu Bogu, że On prowadzi. Dążąc do dobrego celu, do zwycięstwa Pana Boga w naszym życiu, trzeba iść na konfrontację ze złem. Kiedy nasza modlitwa jest nieustanna, wtedy jesteśmy w ręku Pana Boga. I naszym zwycięstwem jest to, kiedy doświadczamy, że Bóg bierze nas w obronę. Czy moglibyśmy powiedzieć o takich wydarzeniach, które mamy już za sobą, a w których doświadczyliśmy, że Bóg naprawdę wziął nas w obronę?